Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Droga Paulo, drogi Piotrze, tak pięknie krocząc aż do ołtarza, na tych pięknych tablicach, które Panna Młoda przygotowała. Myśleliśmy, że to z Polski przybyło, ale to Panna Młoda przygotowywała to. I właśnie czego Wam życzymy, aby właśnie ta Wasza miłość była cierpliwa, aby ta miłość była łaskawa, abyście nie zazdrościli sobie, ale żebyście cieszyli się sobą nawzajem. Świetnie wyglądasz. Dziękuję. Ja i Paula jesteśmy bardzo różne od siebie. Ja jestem taką poukładaną nudziarą, a Paula przebojowa marzycielka. Mimo, że jesteśmy różne, zawsze się dogadujemy, zawsze możemy na siebie liczyć i nie mamy przy sobą tajemnic. To prawda, o niektórych wybrykach Pauli dowiadywałam się jakieś 2 lata po tym, ale zawsze mogłyśmy sobie o wszystkim powiedzieć. I know this guy since he was like 13 years old. I see him growing up, being a good guy, meet the right woman, be happy. She's the most amazing person. Whatever I'm saying to them, it really, really comes from inside. Whatever I feel it, for me, it means a lot. He chose me to be his best man. Where I know he has a really good friends, Polish guys, the same country like him, and I'm just a Mexican. So it means a lot, okay? When my son was born, this time when he's getting married, I was ready to cry. And actually, I cry a little bit today. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz Państwo moli, niech się pocałują i wielkie brawa. Myślę, że Paula i Piotrek już są w dosyć długim stażu małżeńskim, trochę inaczej. Myślę, że sobie poukładali już świetnie swoje życie. Nie jestem też ekspertem od spraw miłosnych, ale uważam, że ich miłość jest już taka dojrzała. Życzę Wam, żeby ta miłość nigdy nie zgasła. Życzę Wam, żebyście zawsze szli drogą, która wyprowadzi Was ku sobie, żebyście zawsze szanowali swoje zdanie, swoje zachcianki, swoje opinie, swoje uczucia. Żebyście byli sobie przyjaciółmi. I życzę Wam po prostu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Viva Paula i Piotrek! Uuu!